Wow. Okej. Dziadek ci kiedyś opowiadał o tym, że w górach, w lasach żyły bardzo zacofane i zdegenerowane, może nie zacofane, odizolowane i zdegenerowane społeczności, raczej rodziny, z których też społeczności się wylęgły, mające manierę taką, że lubowali się w związkach kazirodczych i przez te wiele pokoleń, gdy oni to czynili, bo to było kilkaset dobrych lat, odkąd tam osadnicy przybyli do Ameryki, wyszły tym, że no, wyglądają jak wyglądają. I tak ci się to z tym skojarzyło. Cóż. Ja mam pytanie. No. Jak bardzo moje ciało może się poruszać? Znaczy, czy jestem tak przywiązany? Możesz ruszać głową i troszkę tam unosić klatkę piersiową. Dobra. Okej. Więc ty masz ten luksus, którego Spacer niestety nie ma i nie widzisz, co po tej przemowie wygłoszonej przez jednego z tych no zdegenerowanych sosiów ładuje się na ciebie. Żeńskiego chyba. Ja pierdolę. Rzuć sobie jeszcze raz na Jednak spryt. gwałt. Tak, jednak gwałt. Rzuć sobie jeszcze raz na spryt. Tym razem łatwiejsze to będzie, bo chyba kontekst i to, co teraz robią... Nie. No właśnie, obaj możecie rzucić. Poczekaj. To To jest będzie dość łatwe. łatwe. Ale ja Niestety Spacer się nie domyślił. na łatwym bym się domyślił, ale mam chuj utrudnień. Z utrudnieniami nie daje rady, więc... Okej, ja wam może pokażę, co teraz gwałci Spacona. Co, obejrzę z czystej ciekawości. Czyli jednak tak gwałtu na sesji. Dobra, widziałem gorsze. O chuj! O Jezu. No, a coś takiego dobiera się właśnie do korala. Jak się robi? I tak. Nie jest O, jego poprzednia postać? Dobra, to jest dane. Więc udaje wam się wykminić, że potem jesteście gwałceni po raz wtóry, że te cosie są tak zdegenerowane, tak zmutowane, że nie mogły się rozmnażać już między sobą i aby ich społeczność przetrwała, potrzebują dawców. Że tak powiem. I wygląda na to, że padło na was. Po potwornych kilkunastu pannach i godzinach, wycieńczeni już zupełnie, nakarmieni jakąś papką i Mogę zatęchłą sobie wodą, tak, możesz głód sobie odjąć, ty też, Spaceon, chyba, że się opieracie. A, Spaceon, odpisz sobie 5%, bo cię opatrzono jednak. Już jacy mieli. Zostaliście wepchnięci do klatek. Tym razem nie tych wiszących, a do jakiej... w sumie do jednej klatki. Ogólnie Spacer zauważy, że ta pierwsza dość długo stoi przed waszą klatką, gapi się na ciebie, jeśli tak dziwnie ślini i masuje po cyckach. Siedzimy w tej samej celi? Tak, ty nie wiesz, z kim siedzisz, ty nic nie widzisz wciąż. What? No! No chuj! Na jakiś czas straciłeś wzrok, chyba udało ci się to już wnioskować nawet. Ale Ale Spaceonie... No. czy jesteśmy w tej samej, że on nie widzi? No z kimś jesteś, on cię widzi. I podlega w Ale końcu. nie mówi, tak? Ale nie mówi. Okej. Więc no, tak czy siak czuję, że ktoś jest z tobą w tej klatce, bo się obijałeś o tego kogoś. O, spojrzał wpadł na pomysł. Podchodzę, klepię go w ramię, po czym tak uspokajam też dotykając i tak... Taki dźwięk jak zaciskane pięści i puszczam wąka. Klejs, poznajesz Spacesona po zapachu.
poczekajcie chwilę. O Boże. A jest skuteczne, tak? To się trzecią sesję się to przydaje. Powinno to być jak wieża. O Boże. Pochodzenie do nowo z bloku. Dobra, więc poznajesz po zapachu. Dajesz. Daję mu znać tak ręko, że... No przecież możesz że... mówić. Nie będę nic mówić. Że jest okej i pokazuję, że nic nie widzę. To się dogadałeś, nie? O, fucky. No, jak on nie widzi, to ja się porozglądam, czy jest jakaś szansa na wydostanie się z tej presji. Dobra. Pom, 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 pom. Czy jest szansa? No to rzućmy na wypatrywanie. Nie. Nic takiego nie zauważysz. Kojarzysz ten odcinek Kapitana Bomby, gdzie byli, spotkali tego obcego i tego dziadka, który opowiadał, jak tata na obcy gwałci? Tak. Okej, więc wyobraź sobie tę scenkę, bo nie wypatrujesz żadnego wyjścia, ale wypatrujesz właśnie jakiegoś wycieńczonego, starego mężczyzny w kącie, który ma zwariowane spojrzenie, mówi, będą gwałcić, 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 potem znowu gwałcić i gwałcić, i tak przez dekady. Zabij mnie, proszę. Spokojnie, starcze, dostaniemy się jakoś. Ty nie mówisz. No tak, takie terminatorowe okej, okay, tak pokazuje kciuka. Tu próbuję rozwinąć kraty na siłę. Życzy na budowę. Dziadek teraz się no, w pozycji embrionalnej położył i się tak kołysze z boku na bok, śpiewając sobie jakąś kołysankę pod nosem. Nie rzuciłem chyba? Rzuciłeś 18 czy 18? Rzuciłem. No bez utrudnień bym zdał. Okej. Więc próbujesz rozsiłować się tutaj z tymi kratami. Kolejny dzień już minął? Właśnie mija. Wy jesteście zmęczeni i po tej próbie Spacona najpewniej zasypiacie, tak? No tak. Ale czujnie. Czujnie. Dobra. Więc w tym czasie... Mio. Budziłeś się tam. Szakal cię powitał własnoręcznie rybą kawą tam. Również pokazał, że sam kawę hoduje. I pytam. No to co pani Mio teraz będzie kombinował? Bo to mnie bardzo ciekawi. Ja teraz zamierzam... Wieczu, ja wierzę mój przyjaciół. Spodziewam się, że jakoś się wydostali, jak nie to coś po sobie zostawili. Chcę ich znaleźć, jak najmniej to co z nich zostało, żeby odprawić jakieś modły przy szczątkach. Więc chcesz się za nich pomodlić, nie? Tak. Jeśli to co przy nich znajdziesz, może należy do ciebie, jeśli chcesz. Wiesz, średnio mi się chce wychodzić. Biorąc pod uwagę, że jeszcze nie było żadnej emisji dzisiaj, bo to dopiero ranek. One takich dość losowych chwilach się pojawiają. Kurczę. A tu one pomalają te emisje. Jakieś wyładowania, pierdykania, anomalie, chuj wiedzą. Panie, Filtydelfia to jest tak pojebane miasto, że ja pierdolę. Widzisz, co tu się dzieje, nie? No właśnie. Ja niestety... wolałbym tutaj zostać.
Może go spróbować przekonać jeszcze raz koszmar z tym, że to będzie trudne teraz. Jeśli ze mną pójdziesz... No test, mam nadzieję, trudne. Że spodziewasz się wsparcia duchowego. Zawsze będę ci pomocą. A takich ludzi jak ja niełatwo znaleźć. Rzuć po prostu ten test trudny, co? No chciałem sobie ułatwienia dodać jakieś, ale dobra. Trudny, czyli minus ile? Minus 5. Minus 5, no nie. Przykro mi, zostaję tutaj. Jak już z nimi przyjdziesz, to zapraszam do mnie. No co, błogosławię ten dom i wychodzę. Okej, wychodzisz. W tym czasie na dole. Budzisz się rano, Spaceon, a raczej ktoś cię budzi. Zauważysz twoją ukochaną nad tobą, która łamaną angielszczyzną, dość bardzo niezrozumiale, proponuje ci, uwaga, ucieczkę z nią na zewnątrz. I mówi, że tego drugiego, wskazując na Claysa, też chce. Zapytałbym o szczegóły. No ale no, mogę tylko pokiwać głową na tak. Okej. Okay. Wasza dwójka, proszę skradanie razy trzy. A, to tak trzeba było. No to ja mogę podziękować. Tak za miesiąc, jakby zdrowieje, to mogę spróbować. Cóż, możesz kombinować na jakąś dywersję. A w sensie, masz jakieś sztuczki? Albo coś chce ci pomoże? Ja mam coś lepszy pomysł. Dziadek chciał zginąć, tak? Aha. Za fraki dziadka. Mhm. No, znając życie, to jest skóra i kości, tak? Mhm. Dziadek. No, nie mogę mówić, nie zapomniałem. To zakrywam mu usta, po czym tak w centrum, tam gdzie jest takie, nie wiem, gdzieś tam sypiają czy coś, jest coś takiego? Jest, są dwa korytarze, co nie? Jeden większy, drugi mniejszy i wydaje ci się, że cię prowadzono wcześniej tym większym. Aha. Czy będą w tym mniejszym czy większym? No trudno. Ona, tak ci pokazuje palcem, na ten mniejszy. Wyjście! Wyjście! To ja biorę tego dziadka i tak. Dobra dziadek, twoje życzenie było rozkazem. W myślach mówię. I tak go przez całą długość obozu tak sru do tego. No to nawet nie będzie potrzebny, biorąc pod uwagę jego budowy. Ale wywołało to dość niemałe zamieszanie. I wygląda na to, że macie chwilę dla siebie. Myk. Chcę ci przypomnieć, że Clays nie widzi. Ustawiam go w wybranym kierunku i tak, wiesz, lepa w plecy. Albo spieprzesz sam, albo dwa testy na skradanie. Obaj. Ja się skradać mogę. Bez Spacona sobie nie poradzisz. Nie, ja... Nie, robię tak jak mówię. No, ustawiam go w kierunku do tego mniejszego tamtego tunelu i tak lepa w plecy, a ja tam biegnę. Mi się nic wzrok nie poprawił? Nic jeszcze, ale może to słuch i dotyk, prawda? Percepcja razy dwa i potem w takim wypadku dwa razy skradanie. Z tym, że percepcja będzie dla ciebie pierwsza na bardzo trudnym, druga na cholernie trudnym. A mam razy dwa ją? No, dwa razy musisz dać, nie? O, zdałem. Pierwsza zdana, pięknie. Zdałem. Okej. Okay. Teraz dwa razy na skradzenie. Co
co mówisz? Dwa razy na skradanie teraz. A. Zdałem. Zdałem. Okej. Więc Spaceon, ty wybiegasz razem z swoim ukochaną, z tymi schodami. Wychodzicie w jakiejś bocznej uliczce. Przez jakiś stary klub. Wybiegacie. I tak. Nio, idziesz sobie środkiem ulicy, rozglądając się uważnie. Z przygotowaną bronią. I nagle przed twoimi oczyma na środku ulicy, z jakiejś zaułka, wybiega jakieś zmutowane szkradziejstwo. Zmutowane szkradziejstwo wybiega? Mhm. No to strzelam. No to rzucaj. Nam sobie, że nie mam broni, że nie mam sobie broni. No tak. Okej. Okay. Powiedzmy, że ten, jak się nazywa. Szakal użyczył ci swojego Winchestera z 10 pociskami. Wow! To miłe z jego strony. Po czym strzelam. No to strzelaj. Tyle, ile ci tam pasuje, bo to nawet inicjatywy nie ma sensu. Znaczy jak? No, no jak 20. Po jednym strzale się położy, to nie strzelam więcej. No to rzucaj ten jeden strzał. Okej, okay. Spaceon, widzisz jak twoja miłość, twoja ukochana, twój kopciuszek, twoja piękność, twój misiak, twój kotek w ogóle wybiega na środek ulicy. Ja masz ten słownik przy sobie. Ja ci pokażę zaraz, co ja mam przy sobie, czekaj, gdzie tu się odpala kamerę. Ja mam wyłączone odbieranie obrazu na wszelki wypadek. No to włącz. Powiedz, jak będziesz widział. Widzisz jak twoja miłość pada na ulicę. Przestrzeloną głową. No, miłość przychodzi, odchodzi. Skokiem nad nią i tak... Macham i zauważysz... Jak to się nazywa? Neo. Dobra, nie pamiętam, gdzie wyłączyłem tą kamerkę, nie w opcjach i nie będę teraz widział. Jedny fok. Chociaż... Nie będę widział. Okej, więc spotykasz się z Neo i co dalej? Ała. Kilka minut po was. Za ułkiem. Wychodzi Klejs, zwabiony strzałami, który się potyka o własne nogi. Ja tak pokazuję, jakbym brał coś ręką i na Klejsa, żeby go brał i prowadził gdzieś. Dobrze więc. Rozumiem to, co mówi? Spryt. Chodź na spryt. Tak, zdałem. Okej, okay. Więc się skapnąłeś. Okej. Okay. Dobiję do 200 pedeków, dzisiaj to sobie kupię łamany migowy. No w sumie mógłbyś. I jak rozumiem, kierujecie się do CNN, tak? No tak. Ja nadal nic nie widzę. Bo jesteś czarny? Ja widzę. No ja widzę. Nie wiem, tak jak zawsze na wszelki wypadek, po co ja wziąłem na wyjątek. I Szakal, no, powitał was mniej więcej z otwartymi ramionami. Gdy powiedzieliście mu o McGonagallu, stwierdził, że za możliwość podróżowania z wami oraz za trochę gambli, zaprowadzi was tam. Metal, czy nie ze wszystkiego grabili? Mhm. Kurwa. Po drodze nie znalazłem jeszcze trochę moich rzeczy? Zaraz. Spaceon, ty niestety nie znalazłeś. Spaceon, czy ty masz jakieś informacje jakiekolwiek na temat tego, że idziecie do tej uczelni po ten komputer? Ja mam. Ty masz, znaczy, dobra, Klejs. Znaczy, ja wiedziałem, że mogę pójść po komputer. Okej, okay, więc Klejs ma te informacje na szczęście i Klejs dobił targu, żeby po prostu nie przedłużyć. Bo obie strony... A to z koralami. Koralami. No cóż. Czerwonymi. Aha, tak, właśnie.
Kto był tym syfem za... A, jeszcze... tak, kto był tym syfem zarażony, do czego były potrzebne korale? Ja. Ty. Koral? I byłeś też zarażony tym drugim, tak? Tak. Dobra. Rzuć sobie... Ach, ten nasz kłębek nieszczęść. Cholernie trudny na budowę. Nie! Okej, fartowy na budowę. Nie, cholernie prawie bym zdał. Dobra. Więc gdy docieracie do środka, zauważacie, jak świat ślepego Clay'sa ciemnieje po raz kolejny. Upada on na glebie jak długi. I problem jest taki, że teraz dopiero spostrzegacie. Połowa jego ciała jest niemalże czarna od tego pyłu. Druga połowa jest niemalże całkowicie blada z purpurowymi żyłami. Jest również łysy. I przy upadku zgubił większość zębów. Ale jak? Nie byłem czarny. No minęło jednak te kilka dni, nie? Plus nie. Dwa choróbska naraz. Powiem tak, Koral. Możesz dziękować koszmarowi za zarażenie cię tym drugim. Szanse na uratowanie jeszcze masz, ale szczerze powiedziawszy, jeżeli ci się to nie uda do końca dnia teraz, możesz tworzyć nową postać. Już mam. No, więc zdaj się reszty duży. Cieszę się, że udało ci się robić targum i myślę, że teraz skończymy.